Wiktor Janukowycz spotkał się z przedstawicielami opozycji. Najprawdopodobniej złożył im kolejną ofertę. Do odrzucenia wszelkich propozycji władzy nawołuje Julia Tymoszenko. Opozycja obawia się stanu wyjątkowego. Jego wprowadzeniem groziła minister sprawiedliwości. Przed skorzystaniem z tej możliwości władze ukraińskie ostrzegła szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton. Antyrządowe protesty rozlewają się na cały kraj. Dochodzi do starć z milicją na prowincji. Pobici zostali dwaj dziennikarze telewizji Bielsat, należącej do Telewizji Polskiej. Pojawiają się również doniesienia, że jeden z przywódców Majdanu, Dmitrij Bułatow, został uprowadzony. Tysiące ludzi spędziło noc na placu, ogrzewając się przy ogniu. Demonstranci i oddziały milicji zajmowali nadal swoje pozycje, jednak nie dochodziło już do starć. Na placu znaleziono ciało mężczyzny, który najprawdopodobniej popełnił samobójstwo, wieszając się na konstrukcji choinki. Na jego ciele nie znaleziono żadnych ran i obrażeń. Odpowiedź na pytanie, co mogło być przyczyną jego śmierci, przyniesie sekcja zwłok. W nocy został zajęty gmach Ministerstwa Sprawiedliwości. Ochraniające go służby oddały go bez walki. W czasie szturmu nikt nie ucierpiał. Dziś rano do gmachu nikogo nie wpuszczano. Minister Sprawiedliwości Ołena Łukasz zagroziła, że jeśli okupacja budynku nie zostanie przerwana, będzie wnioskować o wprowadzenie stanu wyjątkowego. Ja jestem członkiem grupy roboczej, która ma znaleźć rozwiązanie dla obecnej sytuacji. Będę zmuszona zwrócić się do prezydenta Ukrainy i poprosić go, aby wstrzymał rozmowy, chyba że budynek ministerstwa zostanie natychmiast zwolniony, a uczestnicy protestu nie pozbawią się szansy na znalezienie pokojowego rozwiązania konfliktu. Ostatecznie gmach budynku został opuszczony przez uczestników Majdanu. Kontrolę nad nim przejęli przedstawiciele opozycji, którzy równocześnie zadeklarowali, że są gotowi do dialogu z władzami na temat wyjścia z kryzysu. Opozycjoniści równocześnie wskazują, że władza robi wszystko, by doprowadzić do wprowadzenia stanu wyjątkowego. Kijowski antyrządowy Majdan rozszerza się na całą Ukrainę, również na tereny wschodnie uważane za bastion prezydenta Janukowycza. Terenowe rady narodowe zwołane po apelu liderów opozycji przejmują kontrolę nad coraz większą liczbą centrów obwodowych. Protestujący odsunęli od władzy gubernatorów m.in. we Lwowie, Tarnopolu, Łódzku, Równem, Winnicy, Żytomierzu i Połtawie. Większość siedzib gubernatorów jest blokowana. Reżim Janukowycza się rozpada. Oddajemy symbol rewolucji obecnej administracji. W razie potrzeby weźmiemy więcej opon i to wszystko się spali w piekle razem ze złymi urzędnikami. W kilku miastach doszło do siłowego rozpędzenia demonstrantów przez milicję i oddziały Berkutu wspierane przez grupy chuliganów wyzywanych tituszkami. W Dniepropetrowsku ucierpiało 15 osób. W Czereskach zatrzymano natomiast kilkunastu demonstrantów. Przemoc na Ukrainie potępia sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen. Zdecydowanie potępiam przemoc, którą widzieliśmy. Podkreślam, że rząd jest ostatecznie odpowiedzialny za zażegnanie kryzysu i jest zobowiązany chronić pokojowych demonstrantów. Wzywam wszystkie strony, aby unikały eskalacji przemocy i pracowały dla rozwiązania opartego na dialogu. Wsparcie dla protestujących na Ukrainie płynie z całego świata, również to materialne. Zbiórki darów dla Majdanu prowadzone są także w Polsce. Potrzebne są m.in. ciepłe ubrania, buty, koce i lekarstwa. Tak jak my kiedyś walczyliśmy i potrzebowaliśmy pomocy, tak teraz solidaryzujemy się z tymi ludźmi i dokładnie wiemy, co mogą czuć. Zbiórka prowadzona jest m.in. we Wrocławiu w klubie Konspira przy placu Solnym 11B. Mieszkańcy miasta bardzo chętnie przynoszą dary. Przyniosłem, co mogłem. Przyniosłem wspaniałe koce, ciepłe, swetry. Mam pochodzenie ukraińskie i parę razy byłam w Kijowie na Majdanie i wiem dokładnie, co tam się dzieje i co odczuwają te ludzie i jak jest cenna pomoc z którychkolwiek państw. W wielu miejscach nie ustaje również modlitwa w intencji Ukrainy. Wczoraj z inicjatywy młodych odbyło się nabożeństwo modlitewne w Bazylice Mariackiej w Krakowie.